się Manko! Witajcie drodzy widzowie, witam was w kolejnym odcinku na Ovation TV. Dzisiaj jestem razem z Gabą, Adamikiem, Kasią i Guśką oczywiście w Czechach na termach. Jest tutaj naprawdę błogo, cudownie, zobaczcie jak my się świetnie bawimy. Zobaczcie, tutaj Adamik jest cudownie się bawi, Iga się bawi, wszyscy się bawią. I oglądajcie do końca ten Daily Vlog. Manko! Witajcie drodzy widzowie, kolejny odcinek na Ovation TV. Dzisiaj zrobimy sobie taki daily vloga, czyli będziemy cały dzień z Adamem dzisiaj robić różne ciekawe akcje. Docelowym punktem naszego programu będą baseny termalne w Wielkich Losinach w Czechach, Adam. Czekałeś na tę wyprawę już 2 lata, nie? Tak, nie mogę się doczekać, już odliczałem dni, później godziny i nawet minuty. Będziemy jeszcze jechać dzisiaj pełnym składem, ponieważ będzie z nami też Kasia, Iga i oczywiście Gaba, którą znacie z poprzednich odcinków, którą bardzo lubicie. Dajcie dla niej specjalnie łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Pozdrawiam. Jest też tam już Iguśka, widzicie? Ciście tam Iga. Iga gotowa, zwarta razem z Kasią. Wielkie Losiny, piękny aquapark termalny, zaraz tam będziemy. Ale przetestujemy jeszcze naszego dronika, zobaczymy czy on w ogóle lata. Jak się uda go teraz wypuścić w górę, no to na Wielkich Losinach również polatamy dookoła i zobaczymy jak tam wszystko wygląda z góry. Tymczasem teraz testujemy drona. Test wzlotu drona uważam za udany, a tymczasem śmigamy już na Wielkie Losiny. Widzimy się w samochodzie. No i z Adamikiem razem już wspólnie i z Iguśką, która sobie robi drzemkę i oczywiście z naszymi dwoma pięknymi paniami znaleźliśmy się w Republice Czeskiej, Adamik, tak? Buźki w Czechach? No zdarzyło mi się kilka razy. Właśnie tak, ale to jest ciekawa sprawa, bo... To wszystko jest mniejsze. Wszystko to jest raz, dwa. Wszystko jest mniejsze, no to pewnie sami zauważyliście, jak kiedyś byliście w Czechach, że wszystko jest mniejsze w Czechach. Mniejsze, węższe drogi, mniejsze drzewa, mniejsze domy i oczywiście mniejsi ludzie. Ja mam chyba 3 skrzynki butelek czeskich. Już ponad 90 vlogów na Ovation TV, a to jest pierwszy vlog z Czech. Niby mieszkamy niedaleko granicy czeskiej, a nigdy nie robiliśmy, Adam, vloga w Czechach, nie? Były w Kubie, były na Dominikanie, ale w Czechach nie ma. Nie znacie. A w Czechach nie było żadnego vloga, więc to jest pierwszy vlog w Czechach. Także oglądajcie ten vlog czeski. Będą na pewno jakieś sery smażone, jakieś knedliki. Ja jestem czeski, nie toperek. I umiesz coś po czesku jeszcze, Adamik? Elektroniczny modulec. O, elektroniczny modulec. A co to znaczy? Robocop. Kasia, ty znasz jakieś słowo nie, po czesku? Nie, terminator, przepraszam. Kasia, ty znasz jakieś słowo po czesku? Kasiu? Przez ty Kasia śpi. No i oczywiście pewnie zwróciliście, że zmieniłem swój design. Nagrywam dla was, montuję te świetne filmy i dlatego oślepłem, więc zacząłem nosić okularki. Więc zróbcie też to dla mnie, dajcie subskrypcję przez to, że tak dla was tworzę te świetne materiały, Adam, nie? Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie guziczek na dole. Czerwony. Nie będziemy już przedłużać tego tutaj monologu czy dialogu i widzimy się już za chwilę w termach czeskich. Wyjechaliśmy już z Adamikiem i z Gabką i oczywiście z Kasią i z Igą do Wielkich Losin, a teraz idziemy do tradycyjnej czeskiej restauracji. Będziemy jedli knedliki i ser. Co bierzesz? Knedle. Knedle. A tutaj mamy jeszcze dowód, że naprawdę jesteśmy w Czechach. Zobaczcie tutaj na to. Co chcecie zamawiać? Nie wiemy, bo nie umiemy się rozczytać. Ja chcę ser. Ty tylko sery rozszyfrowałeś. I zabierzemy knedle.
My jesteśmy w restauracji, już dotarliśmy do restauracji. Teraz będziemy konsumować. Jest tutaj gapki, która dorwała się już do tradycyjnej czeskiej potrawie, czyli do smażonego sera. Mamy jeszcze rosołek i dam knedliki dla Iguśki. Smacznego, Iga i Kasia. Pojedliśmy tradycyjny czeski posiłek, teraz czeski obiadek, mam tutaj wiele energii. I zaraz ruszamy na baseny termalne. Gama również coś się powie, proszę pani Gabo, co pani powie? Właśnie próbuję krewniczka. Jak smakuje? Dobrze. Dobra. Adam zje też krewniczka, już mu się powoli nie mieści, ale wierzymy, że zje również te krewniczki. To jest dla mnie koniec. Tak? Tak. Ojejku. To szkoda. Ale Iga może krewnika jeszcze zje. Iga je rosół i frytki. Tak ma. Zje, może ma. Ja nie. No dobrze, dziękujemy. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Już dotarliśmy właśnie do naszego punktu docelowego w naszym daily vlogu. Jesteśmy pod termami Losiny. Jak widzieliście przed chwilą z drona, są takie nieduże te termy. No ale pewnie będzie fajnie, przyjemnie, wychillujemy, Adam, nie? Dokładnie, po taki jest nasze wyprawy. Po dwóch tygodniach ciężkiej pracy zasłużyliśmy na to, nie? Dokładnie, tak. Wchodzimy do środka. O. I co, Gabka gotowa na przygodę? Jak zawsze. Kasia gotowa na przygody? Oczywiście. Iga gotowa na przygody? No. Smacznego, Iga. Idziemy do kasy biletowej, zobaczymy, jakie tutaj są ceny. Na dwie godziny, jedna osoba 400 tych koron czeskich. To jest jakieś... 80 zł. 80 zł? No. Tak, 80 zł. Stać nas, Adam? Oczywiście, że nas stać. Jedziesz. Wiesz, dokładnie 77 zł i 40 groszy. Więc proszę państwa, nie jest najtaniej, no ale czego się nie robi dla was, widzowie Ovation TV. Może mamy na zegarku numerek? Nie. To jak obojętnie, byle który chyba. Dotkniemy? Teraz jesteśmy w szatniach, idziemy się przebierać, lecimy na basen, chwileczkę czekajcie. No i już jesteśmy przebrani, lecimy na basen. Dobrze, Gabo, jak ci się podoba? Jak wam się podoba? Proszę. Co robicie? Łowimy ryby. Ja będzie ci wrzucać, a ty będziesz nurkował po Baby shark. No i moi drodzy, jesteśmy w pierwszym, tutaj największym basenie pod tą piękną kopułą w termach czeskich. Basen jest, tak mamy, 40 metrów 30 mniej więcej. Jest bardzo ciepła woda, około 20, żeby nie skłamać, 28-29 stopni mniej więcej. To jest ten pierwszy basen, jak widzicie. Co to, Iga, łowisz rybki? No. Szarki? Nie, ona nam wyrzuca do wody, a my łowimy. I jest, proszę państwa, nasz mors tutaj morsuje. Proszę bardzo, powiedz, Adamik, jakie wrażenia twoje w tym basenie są? No woda jest super ciepła. Naprawdę polecam to miejsce. Dawno tak się nie zrelaksowałeś, nie? No, dawno. Dużo czasu minęło. Dobra. Chodź może z naszymi widzami teraz po kolei zwiedzimy wszystkie tutaj atrakcje na tych termach w Czechach, co? Okej, okay, to idziemy. No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Cause there will be a time. Oh, 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 oh. Kolejną atrakcją na tym basenie jest rwąca rzeka. No cóż to by był za basen, jeżeli by nie było rwącej rzeki. Bardzo łagodny strumień. Chodź, zróbmy sobie taki ponton. Złapcie się wszyscy razem. Ten sam robot.
jamy, która jest w boku tego basenu. Bardzo przyjemne miejsce, ponieważ przed nami mamy taki wodospad. Zobaczcie sami. O! I można sobie tutaj posiedzieć i zrelaksować się, nie? Dokładnie. Ja też pobożnie dziękuję tej domu, bo super. Jak to mawiał klasyk, bąbelków nie ma, ale też jest zajebiczy. Dokładnie. No i tutaj mamy, moi drodzy, brodzik bardzo malutki, skromny, ale zawsze to coś dla dzieci, żeby się można było pobawić. Dusia wchodzi. Dinozaur. Iga, dinozaur. I teraz Iga przetestuje specjalnie dla was zjeżdżanie słonika. Bardzo malutki, ale bardzo praktyczny i fajnie się dzieci bawią. I jeszcze tutaj mamy następną niewskę basenową z bardzo ciepłą, wręcz bym powiedział, że z gorącą wodą. Adamik, jak tam? Relaksujesz się? Tak, w końcu czekałem, aż włączony do drzwi w końcu. I co? Jest przyjemne. Ile ta woda ma stopni? Ta ma, myślę, że jakieś 23, 24. Chyba żartujesz, ze 40. No, teraz czuję. Tak? Stopni, tak? O, właśnie. I w tym basenie z bardzo ciepłą wodą jest wyjście na zewnątrz. Zobaczymy, tam jest na zewnątrz 16 stopni. Przechodzimy. O, zobaczcie. O. Tak to wygląda. I teraz macie widok z drona, jak wygląda ten basen zewnętrzny. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Myślę, że bardzo fajnie. Jako, że mamy taki sezon wiosenny, nie mamy sezonu letniego, to te pozostałe zewnętrzne baseny są wyłączone. Myślę, że tam jest taka woda dość chłodna, nie taka ciepła jak tutaj, te 35 stopni. Tutaj jest zjeżdżalnia i te pozostałe niecki basenowe, które są właśnie nieczynne teraz. There's so many things that I keep in my mind. I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. Zobaczcie, tutaj mamy najcieplejszy basen. Temperatura wody ma 34-36 stopni. Gorąco, Adam? Gorąco. O! Faktycznie bardzo ciepła woda. Taka troszeczkę wygląda jak brudna, taka, nie? Jakby solankowa, żeby to była, nie? Ale tu jest bardzo dużo ludzi, to jest chyba jakiś leczniczy basen, ponieważ bardzo dużo ludzi. Tak, bardzo dużo ludzi tutaj siedzi i odpoczywa sobie, więc idziemy dalej zobaczyć, ponieważ nie ma nawet gdzie usiąść tutaj, Adamik, nie? Okej, okay, także mniej więcej tak by to wyglądało. Tu mamy trzy baseny, jeden duży, drugi z gorącą wodą i trzeci solankowy. Z tyłu jest jeszcze basen zewnętrzny. No i to, jeszcze jest zjeżdżalnia, Adamik, nie? Idziemy jeszcze zobaczyć na tą zjeżdżalnię, Adamik. Jedziemy z kamerą, co? Tak, jedziemy. Spróbujemy? Tak, spróbujemy, oczywiście spróbujemy. No dobra. To idziemy na zjeżdżalnię. Na koniec zostawiliśmy jak zwykle tradycyjnie tres z zjeżdżalni. Tu jest tylko jedna rura, taka dość krótka, bo zmierzamy z pierwszego piętra, ona ma 40 metrów. O. I idziemy z Iguśką na zjeżdżalnię, tak, Iguśka? Boisz się? Adamik teraz śmiałek zjedzie ze zjeżdżalni. No idź, Adamik, łapa Adama. Łapa Iga Adam. Rura. Adam, 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 yes! Brawo! Brawo, Adam! No moi drodzy, jedziemy teraz z gapką. Proszę, ruszamy! Uuu, gapka nie ciągnij! Ale
taki mały Adamik, nie? Jest bardzo ciepło, 34 stopnie wody i bardzo przyjemnie. Jest tylko jeden taki okrągły basen, ale zobaczcie, jakie mamy takie fenomenalne widoki. Adamik, co ty robisz? Wlazłem ci na głowę, chłopie. Czemu ty leżysz na dnie basenu? No lubię leżeć. Człowieku, na dnie co ty robisz? Udawałem szarka. Wiesz, to jesteś dziwny, Adamik. Jesteś pierwszą osobą, która lubi leżeć na dnie basenu, którą znam. Najlepsza rzecz. Moi drodzy, i tak właśnie kończymy naszą przygodę z tym basenem powolutku. Wychodzimy i będziemy dalej dla was nagrywać tego pięknego vloga. Pa, pa. Ten wyczerpujący dzień już dobiega końca. Zbliżamy się już do ostatniego punktu tego odcinka. Kasia z Igą już dawno śpią. A tutaj jest, zobaczcie, da-da-da-da-da-da-da, jest i Antek z Kozanowa, siemanko, siemanko, Antek z Kozanowa. Pamiętacie tutaj Łukasia z vlogów afrykańskich? Agresywny jest, agresywny. Jedziemy teraz na grilla i po naszych gwóźdź programu dzisiejszego odcinka, czyli Krzysztofa Skwarczyńskiego ze kanału Skwańczyk TV. I tak właśnie jak wam mówiłem, jest i on, moi drodzy, zobaczcie, czekaliście kilkanaście odcinków, żeby zobaczyć tą postać. Oto i on, Misiek, tak, wszyscy czekali na Miśka. Szeroki doktor. Jest, siemanko Krzysztofie. Ślepy Rafał, witaj się. Cześć. Cześć, jedziecie na grilla? Plus 5 do IQ. Witam serdecznie na kanale Rafała z kanału Ovation TV. Jak moje nowe okularki ocenisz? Wyglądasz na inteligentniejszego. Ale rozmowa z tobą rozwiewa wątpliwości. Siemanko! Te wszystkie panie z reklam kiedyś przyszły do mnie. Będę sam. Proszę państwa, Krzysztof Skwarczyński, Christopher z Polo Marco Band. Dlaczego on nie śpiewa, zapytacie. Krzysiu, dlaczego nie śpiewasz w naszym zespole? Bo nie umiem śpiewać. Już pięknie śpiewa, nie? Ładnie śpiewa. Sorry, moi widzowie, no Łukasz jest bardzo agresywny. Zobaczcie teraz te wspomnienia nasze z Afryki teraz. Człowieku, tak, boję się. Czego się boję? Jesteś... Widzieliście, jak chłopak sam się denerwował, bo no, teraz go nie będziemy tym bardziej denerwować, więc tylko będziemy nagrywać Adama. Ja nie jestem Adam, to jest Adam. Tylko będziemy nagrywać Krzysia i mnie. Adama. A my tymczasem dzisiejszy daily vlog kończymy nad Rivierą Nyską, w Skoruchowie dokładnie. Zobaczcie teraz z drona, jak pięknie wygląda ta Riviera Nyska. Niestety Krzysztof bardzo krótko wystawał w tym vlogu, ponieważ nie zdążył na autobus, żeby przyjechać do
na ten basenik fajnie w Czechach. Nie? Świetny basenik był, nie widziałem, nie wiem, ale wierzę Rafałowi, mówi, że był świetny, więc mówię. Ale obroniesz tego vloga i dasz łapkę w górę, nie? Jak będzie dobry vlog, to dam. Ale wierzę, że będzie dobry, więc dam. Tak, fajnie, Krzysiu. Gdzie my idziemy? Do domu! A tam co jest? Tam jest dom. No dobra. Ale się tam boję wejść. Wchodź tam. Jesus! Jesus Christ! Jesus! Dom już sprzedany, mieszkam u mamy. Niech ktoś obudzi mnie.